Pan z wami i z duchem. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył, a członkowie Sanhedrynu szydzili. Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym wybrańcem. Szydzili z niego i żołnierze. Podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc, jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim, to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu, czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł, ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał, Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Nie wiem, jakie słowa z Biblii przychodzą wam na myśl, z czym kojarzycie te słowa, które wypowiadają pokolenia izraelskie w Hebronie wobec Dawida. Mówią, oto my jesteśmy kości Twoje i ciało. Trochę to ma nam dzisiaj rzucić światło na to, co to znaczy to królowanie Dawida i co to znaczy królowanie Jezusa. Być może komuś skojarzyły się te słowa z tym, co mówi Adam, kiedy pierwszy raz widzi Ewę. Ta dopiero jest kością z moich kości, ciałem z mego ciała. Więc ta relacja, którą Bóg zadaje Dawidowi, z której on nie zawsze się z której się nie wywiązał, której czasami się sprzeniewierzył, bo był też królem, który dotykał grzechu. To jest relacja małżeńska. I taka będzie też relacja Jezusa do Kościoła, którą Chrystus będzie nazywał oblubienicą. I potem słyszymy to drugie czytanie, ten hymn świętego Pawła na cześć Jezusa, w którym on mówi, że Jezus jest głową Kościoła. To jest niesamowicie ważne, bo czasami o Kościele myślimy w takiej kategorii struktur, że Kościół to jest papież, to są diecezje, to jest parafia, nie wiem, to jest proboszcz, to są wierni, to jest jakieś terytorium. Zobaczcie, że ta perspektywa Jezusa, który mówi, ja jestem głową, a Kościół jest moim ciałem, to jest perspektywa takiego ścisłego związku i związku od wewnątrz. Jezus jest tą głową, jest królem w Kościele, jest królem względem nas od wewnątrz. Tak jak głowa ma relację względem ciała. I kiedy my tego najbardziej doświadczamy? Myślę, że najbardziej tego doświadczamy w Eucharystii. Jest taki genialny tekst świętego Augustyna, który komentując Ewangelię mówi, że kiedy spożywam chleb, to przyswajam z tego chleba to, co chcę, a to, czego moje ciało nie potrzebuje, to wydalam.
I Augustyn mówi, w Eucharystii jest odwrotnie. To Eucharystia mnie trawi. To Eucharystia mnie przyjmuje. Jest taki tekst w Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus w swojej modlitwie eucharystycznej modli się o jedno, żeby Kościół był jedno. I w pewnym momencie mówi, oby tak się zespolili w jedno. I tam dosłownie jest, oby tak byli przetrawieni w jedno. I właśnie jeśli tego nie przyjmiemy, to będziemy patrzyli na Kościół rzeczywiście tak zewnętrznie. To też powoduje takie konsekwencje, że Kościół jest tą wspólnotą, którą Chrystus chce przetrawić, którą tworzy. Gdybyśmy my tworzyli Kościół, to byśmy powyrzucali tych innych z tego Kościoła. Powiedzielibyśmy, o, ten jest za mądry, a ten jest za głupi, a ten jakoś dziwnie śpiewa, ten jest mason, ten dziwnie mówi. I konsekwencją tego, że my byśmy tworzyli Kościół, byłoby to, że powstałyby takie kościoły jednoosobowe. Mnóstwo takich kościołów jednoosobowych, w którym my byśmy byli, bo tak pasujemy. Ale jest taki tekst w Eucharystii, który jest bardzo przejmujący. To papież Benedykt XVI jeszcze jako kardynał Ratzinger bardzo mocno podkreślał. Kiedy kapłan się modli, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę Twojego Kościoła. To jest Jego Kościół. On nas zbiera. I On nim kieruje od wewnątrz. On go przemienia. On go tworzy. Dla nas oczywiście jest jakąś wielką pokusą tworzyć Kościół od zewnątrz. Biskup Grzegorz Ryś często używa tego sformułowania, że w nas duchownych jest taka pokusa, żeby tworzyć Kościół od zewnątrz. I biskup powtarza, że mamy takiego straszaka na niektórych ludzi, mówiąc, przyjdzie czas, będziesz nasz. Przyjdzie czas, będziesz nasz. Chcesz być chrzestnym? To musisz pójść do bierzmowania. I można kogoś przymusić. Ale ta Ewangelia dzisiaj pokazuje inną perspektywę. Właśnie perspektywę Kościoła, którym Chrystus króluje od wewnątrz. I poddać Mu się. To jest właśnie poddać się Jego królowaniu. Miałem okazję teraz przez te dwa weekendy patrzeć, jak Chrystus tworzy swój Kościół od wewnątrz. Tydzień temu byłem na konwencji założycielskiej Nowej Wspólnoty Neokatechumenalnej. Jak ona powstawała? W ten sposób, że były katechezy, że Chrystus mówił słowo. I tworzył w niektórych ludziach pragnienie, że tak, ja chcę tworzyć Kościół. W ten weekend przeżywaliśmy weekend Alfa i też kilkadziesiąt osób przychodziło co poniedziałek na spotkanie alfowe i w ten weekend mieli doświadczenie wspólnoty. Nie od zewnątrz, nikt im nie kazał. Ale właśnie pod wpływem słuchania słowa. Nagle w niektórych z nich się rodziło pragnienie, tak jak chcę. Chcę, żeby on był głową, a ja chcę tworzyć ciało. No i dochodzimy do Ewangelii. Takiej Ewangelii, która jest skandaliczna. Bo ona pokazuje Jezusa, który tylko w jednym momencie zgodził się, żeby nazwano go królem, to znaczy w momencie
w godzinie krzyża. I każdy z nas ma swój krzyż. Najczęściej tym krzyżem jest to, co kochamy. I to jest taki moment, kiedy Jezus nas się pyta, czy w tym momencie krzyża chcesz mi się poddać. Bo wtedy jest ogromna pokusa, żeby w momencie krzyża uciec. Żeby w momencie krzyża odrzucić go. Oczywiście to jest bardzo ważne, żeby widzieć Jezusa jako tego, który nie szuka krzyża. Jezus nie szukał krzyża. Dopóki mógł, to uciekał przed krzyżem. Ale kiedy przyszedł krzyż, on go wybrał i się mu poddał. I dzisiaj w tej scenie widzimy, jak on na krzyżu kocha. Jak on krzyż też widzi jako moment łaski, kiedy na tym krzyżu znajduje tego człowieka, z którym wchodzi w dialog. Wyczytałem gdzieś u biblistów taką informację, że ten tekst dzisiejszy brzmiał i brzmi tak nieprawdopodobnie i skandalicznie, że brak jest tego tekstu w niektórych kodeksach przekazujących Ewangelię Łukasza. Niektórym chrześcijanom ta obietnica, którą Jezus składa łotrowi, nie mieściła się w głowie ani w sercu. Bo powstawało tutaj pytanie, gdzie jest miejsce na sprawiedliwość? Gdzie jest miejsce na pokutę za grzechy? Nie ma. Jezus mówi, dziś ze mną będziesz w raju. Jezus ucina tę dyskusję. Jest królem, otwiera królestwo komu chce. Przepiękna scena, która trochę przywołuje także takie dywagacje biblistów, którzy mówią, że pierwotnie scena opisująca spotkanie Jezusa z kobietą cudzołożną, której Jezus wybacza grzechy, której mówi idź, ja ciebie nie potępiam. I ci nie grzesz. Że ta scena też była w Ewangelii Łukasza. I bibliści mówią, że ją usunięto z Ewangelii. Że też nie znaleziono jej w kodeksach przekazujących Ewangelię Łukasza. Dopiero potem ją doklejono do Ewangelii Jana. I ci, którzy ją badają, mówią, że rzeczywiście ten fragment jest innego stylu niż cała Ewangelia Janowa. Że on pasuje do Ewangelii Łukasza. Zobaczcie, jak to pokazuje to nasze zmaganie się z takim przyjęciem królowania Jezusa poprzez miłosierdzie. Jak nam trudno jest przyjąć też to, że to naznacza Kościół. Ten cały dzisiaj spór o papieża Franciszka, który pokazuje, jak nam trudno jest dzisiaj przyjąć kogoś, kto mówi, jest miłosierdzie, nie ma takiej choroby, z którą nie mógłbyś przyjść do lekarza. Nie ma takiego grzechu, z którym nie mógłbyś przyjść do Jezusa Chrystusa. Nie ma takiej sytuacji, na którą on nie ma lekarstwa. Jak nam to trudno przyjąć? Przepiękne to królowanie. I to słowo, które dzisiaj otrzymujemy, które nas wprowadza w tajemnicę Jego serca, tak jest, trochę uchyla nam dzisiaj Chrystus takiego rąbka tego, co jest w Jego sercu.